Cześć, z tej strony Wadi. Zapraszam was na 32 odcinek z gry Enshrouded. W tym odcinku z cheatą postanowimy pozbierać trochę lnu. A co dalej, czas pokaże. Więc, czy mam w ogóle wszystko tak, co bym chciał? Mięso mam, tu mam. Które te bomby zostawię, bo te bomby... Nie wiem, one chyba tylko do szybkiego kopania by były dobre. Jupenia, gdzie one są? Ja mam 4 jakieś. Ja właśnie tu zostawiłem. No bo wsadziane są kiepskie do walczenia. Sztylety też zostawię właściwie, bo bardzo, bardzo rzadko je używam. A zawsze to jest plus jedno miejsce. Tu mamy takich kurde kopii w klej rzeczy. I to rozmontuj, to tu. O. Ej, właśnie, a propos. Teraz dobrze by było iść, żeby trochę tego lnu i coś tam jeszcze wziąć. To chociaż sobie porobimy te zbroje, które chcieliśmy. Można. Jestem za. No dobra, to co, trzeba... Ogólnie mamy ołtarze 6x6, niestety. Więc któryś tak będzie trzeba usunąć. I z tego co pamiętam, dużo lnu jest przy dom 1 po lewej stronie. Ja się właśnie tam teleportuję teraz. Dobra. Ale się długo wczytuję. O, nawet jakieś laga miałem dziwnego. Dobra, kurde, oczywiście się teleportnąłem i się zaczyna robić ciemno. Wiesz co, teleportuję się z powrotem, żeby się zrobił dzień, bo ja nie chcę po ciemku tutaj biegać. Jak chcesz, to już możesz latać tutaj szukać. Na szybko sam zrobię ten dzień. Dobra, zrobimy... Razem. Dwa razy szybciej. Dobra. Moje pierwsze łóżko. Ja muszę iść do tego ziomka. Koniec. Teraz chyba jeszcze polecę sobie do ogniska, żeby było 24 minuty. Dobra. W ogóle mam wrażenie, że tobie się szybciej teleportuje niż mi. To co, zbieramy. O, jest ten grzybol. Tu są te cwaniaczki. Coś tu jeszcze jest. Ej, to w ogóle jest jakaś jaskinia. Widziałeś ją wcześniej? Ty, no ja jej nie widziałem chyba. No oczywiście gaski, no bo co innego. Jeszcze są dwa. O. Wilk jest na... Można powiedzieć, że to jest wieżyczka strażnicza. Kurde. O. Widziałem, że coś tam stało faktycznie. Ja na razie tutaj sobie przeszukuję coś ciekawego, a na razie nic poza kurde nietoperzami tu nie ma. Ona jest dosyć głęboka. Chyba jest potrzebny. Na razie z niej wybiegam, bo już trochę mnie tutaj sponiewierały te gaski. Jeszcze mnie gonią dziady, no. O, i to jest kurde wejście smoka, dobrze. Co to mówisz, że na górze? A, wilk se tam raz. Bo wilk se tam chodzi, nie wiem jak tam wszedł w ogóle. Jak, to jest magiczny wilk. No pogadaj. Bo on mnie chodzi po drabinie. Kurde, ryzykowne. No
Ogólnie bym mógł go tutaj wybuchnąć, ale najpierw wolę sprawdzić, co tutaj w ogóle jest. Coś tu się bije, widzę, życie coś traci. A, bo to ten duży. Ej, tutaj na górze totalnie nic nie ma. Mogę to wybuchnąć, ale no. Po co wchodzimy do tej jaskini, tak? Czy... Tak. Ciekawe, czy trafię. Co ze strzela? No właśnie, w nic na to wychodzi. Bo tam było do wybuchu, ale. O. Ale no właśnie. Tak, ale mało to dało. Dobra, wchodzimy. To jeszcze się muszę trochę uleczyć chociaż. O, dobra. Trochę ich tu wybiłem w tej pierwszej jaskini, tam dalej właśnie trzeba lecieć, tam jest ich jeszcze więcej. Ej, tu jeszcze jest noga. A dobra, nie, nie jest, nic tu nie ma. To jest chyba miedź, nie jestem pewien, to wszystko. O właśnie, tu się zsuniemy i będzie dupa. Topór kata. Ani dla ciebie, ani dla mnie właściwie. No ja nie lubię dwuręczne. Trochę za wolne są jak na tych wrogów, co tutaj są w tej grze. No. Aha, i tylko to tu było. Okay. Ej, ześliznął się, co to jest? Co to rozwalić? Jestem ciekaw, co to jest. Ty, wale, wale i się zbieram. Ziemia, super. Tyle czasu uderzania? Hello. To się zdziwiłem. Dobra, widzę, da sobie radę. Tu przyznać, że twardy tu w tej jaskini ten kamień i ta ziemia. Nie dają za wygraną. Okej. Okay. Tutaj biegnę dalej zobaczyć, czy jest gdzieś ten le... O kurde, ten grzybol mnie zauważył. Drugi tu jest. Ale no... Jeśli potrzebował leczenia, to daj znać, bo ja mam taki... rodzaj leczenia w tym kosturze, że siebie nie uleczę, nie mam tych kulek. Muszę po prostu bezpośrednio w kogoś celnąć teraz. Aha, okej. Okay. Więc... Nie no, luz. Tak czy siak muszę jakoś wykorzystać. Muszę zapamiętać, to się nazywa seryjne leczenie. O, rumianek mam. Ty mówisz, że chyba potrzebujesz, tak? Tak, właśnie to jest z tego seryjnego leczenia. A, dobra. Bo jest jeszcze katalizowane leczenie, chyba coś takiego, i to wtedy wypuszcza te kulki. Wtedy też mogę siebie leczyć. A przy steryjnym leczeniu mogę leczyć tylko kogoś innego. Nie! Ich to tam ulewaj, co? Nie zauważyłem, że wybrałem akurat leczenie i chciałem w nich strzelić leczenie. Olej ich! Po coś innego przyszliśmy. Nie! Super, ty! Co? Znowu? Gościa namierzył i spadłem do nich, bo... O. Chciałem się przesunąć po prostu w lewo, a on po prostu zrobił taki łuk trochę, a stałem przy krawędzi i przez ten łuk tak... padłem. Ciężko, jak tam wroga ubiłeś. Jak kościotrop do mnie przybiegł. Sam przybiegł, niech sam się broni. No, ale przez to, że on podbiegł i zamiast od razu atakować, to on zaczął drzeć mordę w ogóle i... Mógłbym sobie usiąść, poczekać, jak zareaguje. Ci powiem, że tak... Kurde, już mało widzę tutaj, czy czegokolwiek, czy to rumianek. Właśnie chciałem powiedzieć, czy to rumianko, czy co? Tu byliśmy. Ej, to są, jak tak będziemy biec, to się do tamtego będziemy zbliżać coraz bardziej, to też dobrze się od razu zrobi. Ja bym zebrał to na lęczy rumianek, bo obstawiam, że można je posadzić więcej. Wiesz co, jak masz nasiona, nie sam rumianek. A to nie zbiorę jakoś tak przypadkiem?
Chyba nie. Ciekawe, w jaki sposób można to ogarnąć. Nie wiem. W ogóle nie było nas tu? Ja tu mam jakiś obóz taki trochę mały. I widzę gościa właśnie z tym, z moździerzą. Utonowałeś go. Nie, ale przez to, że właśnie wszedłem w twoim kierunku, jakbyś go minął chyba. Aha. Mordery, pane szczury. Dostał z pocisku lodowego. Przydał mi się wieczny pocisk ognia, bo częściej właśnie reagują na ogień. Kurde. Ciekawe, czy w ogóle jak zaatakujesz ogniem, to podpalasz ich w jakikolwiek sposób, czy po prostu to jest boom i koniec? No właśnie, tylko boom. Nie. Kurde, jak już zacznę wytrychem nawalać, to nic nie mogę kliknąć, żeby przestał. Po prostu będzie grzebał, póki nie otworzy. Kurde. Co? No ja zapomniałem tych wytrychać, nie zrobiłem. No ja mam. Masz połowę. Dzięki. A tu są te szczury. Jeszcze ktoś? Nie. Co to za miejscowa? My tu byliśmy? No właśnie nie wiem, ale jakoś super nic ciekawego tutaj nie zauważyłem. Tam jest jakiś most. No z niego przyszliśmy. O czym my tu byliśmy? Tylko po prostu jak jest albo restart serwera, albo i wie co, to resetuje się po prostu to, co się robiło wcześniej. Pamiętasz to takie przy naszej bazie między dwoma górami, co sobie robiliśmy ten, czyli kurde, co tam było? Miedź albo kiwie co, czy glina i do góry kopaliśmy, żeby można było łatwo przejść? No. No to już tego nie ma. Serio? No, zasklepiło się. O, badziew. No. Trzeba by... A tu mam do naprawienia sprzętu. No, byłem tam. Trzeba by specjalnie postawić... ten ołtarz, kuźwa, żeby to zostało. Ale lipa w ogóle powinny być takie. No tak, no, powinno. Ale to pewnie już wprowadzą tam... wersję 1.0 dopiero. Już tam pół biedy, jakby się respełniły ta mopki, ale takie właśnie zniszczenie terenu to powinny pozostać. Powinny. Zostaw mnie dzik. Dobra, dawaj tutaj do tego, bo to jest dość blisko. Po drodze, jak zobaczysz jakiś krzok. To podnieś krzok. To podnieś krzok. Kurde, więcej. Na chwilę zaczekam. Chcę go wązek dawać mi głupno. O, właśnie to chciałem. Tu jaka chata? O, i tu nic nie ma. O, koleś się nawala z dzikiem. Ty, to mocny gość musi być, jak dzik to prawie na 3 hity spadł. Nie, no 13 level. Ty byłeś w jakiejś kopalni schodząc po drabinie? Po drodze? Nie. Bo ja w jakiś jestem. A, to jest tylko glina do zebrania. Ja w sumie zaznaczę, niech sobie. Gdzie ty w ogóle jest? No tam. Ja tam mam znacznik, to musieliśmy wcześniej tam być. Kurde, serio? Muszę tak naokoło lecieć? O kurde. Zostaw mnie! Jaki wariat! Kurde. Znowu się będę leczył, bo kurde. Ręce opadają. O, tu jest kolejna jaskinia. Jaskinie nie wiem, czy też zaznaczyć, czy nie. Znaczy coś w środku, tak na szybko chociaż. Kurde, dzik! Dwa dziki. Pioski?
przejście przez jaskinię i to jest czerwona mgła. Razem z dzikami, przypominam. A zwykła mgła też jest. Ty, no tu są same dziki w środku, już cztery są. Oh my god. O! Już widzę cztery dziki tu na dole. Szukam na szybko, gdzie tu można w ogóle przejść, albo iść, albo cokolwiek. To nie jest zwiedzanie, to jest ucieczka przed dzikami bardziej. No tu kolejne, serio? Przybywam z odsieczą, ale ty przeszedłeś przez czerwoną to? Nie, tam jest obok przejście normalne. O kurde, się przestraszyłem tych dzików. Ja widzę wyjście, właśnie wybiegłem. Dobra, ale nadal mnie gonią. Kurde, zostawcie mnie w cholerę, w starańce. Ej, tamtędy trzeba przebiec, bo właśnie znalazłem pradawną miglicę. Biesiadna knieja. Oj, level 14 mam. Muszę zabić. Ej, biesiadna knieja to nie jest to, co znaleźliśmy wcześniej w... Kurde, jak to się nazywało? Gdzieś tu było chyba. Porzucony obóz łowczyni. Ona o tym mówiła, że tu zostawiła chyba jakieś coś. No ja chyba nie jestem w tej jaskini, co ty, bo... Nie, no w tej. Cały czas się trzymaj dołu i tam jest takie przejście jeszcze dalej. Czy idę sobie... prawym takim zjazdem, po lewej stronie mam czerwoną mgłę. Tak, i później musisz trzymać prawej strony cały czas. I jeszcze niżej tam jest zejście i tak dalej. I skrzynia jest. A, no to otóż, to musiałem ją pominąć jak uciekałem. Duszek światła. Ja już tutaj się trochę porozglądam, jak coś będzie do ubicia to poubijam. Takie co na szczęście nie wygląda, żeby coś było do ubicia. Co to kuźwa stoi? O! Woda. Ty no nie wytrzymie, dzik za mną tu przybiegł. Oh my god, muszę go chyba ubić. Ej, musieli chyba dziki trochę... Jezu, co się stało? Co, biegnę na spokojnie, bo w twoim kierunku i trzy dziki na drodze, w jednym miejscu, w kupce sobie stanę. No to możliwe, że się dobrze trzymasz gdzieś tam, gdzie ja biegłem. Dlatego nawalam ich z ognia teraz. No. I rozwalimy ich trzemi strzałami wszystkich metrów. Mi się w ogóle wydaje, że albo my poszliśmy mocno, że jesteśmy mocniejsi, albo w jakiejś aktualizacji musieli te... dziki jakoś tak spowodować, że są słabsze, bo mi się wydawało, że wcześniej kurde co najmniej ze 3 razy mocniejsze były. O Jezu, znowu tu jest od cholery pułapek. Dobra. Mam pierwszy przycisk. Ale po nich mi siwa zbiera. Dobrze. O, koniec skrzyna. Która splugawią. Mam drugi przycisk. Po drodze trzy dziki, a... Cztery! No to chyba biegniesz tam, gdzie ja byłem.
Ale z kostura, Jowa. Dobrze. Niech wiedzą, że kurde nie mają z byle kim do czynienia. No dobra, ja dwa przyciski znalazłem. Aha, dobra, dwa wystarczyły. Uff. Wyszedłeś? Nie, ale... padają jak kawki. To dawaj, bo tutaj sam nie będę wchodził na górę. Zaczekam na ciebie. Po co jest pełno? Czego jest pełno? Wszystkiego. Biegnę tam do tego wejścia, gdzie... czy tam wyjścia, gdzie ja byłem. Gdzie to było, kurde? Gdzieś z tej strony? Nie, to było dalej. O, dzik na mnie czeka. Hello. No i po dziku. No serio, są o wiele słabsze. O, wyszedłeś. Oh yeah. A Starok z biesiadnej kniei. No. Dawaj, już tam ogarnąłem w środku te pułapki. Już przyszedłeś na gotowe. A, to jeszcze nie koniec. Idę w prawo. Okej, jest przycisk, ale włączony. Ja na te balkoniki jeszcze wychodzę, bo może coś ciekawego być na nich. O, super, kości, koniec. Jeden znalazłem. Drugi znalazłem. Jeszcze chyba dwa. O, ja znalazłem złotą skrzynię. A w niej żrące sztylety. Tak, jeszcze dwa. Ale tu gdzie łaziłem, nie widziałem tego, kurde, właśnie. Nie widziałem nic. Ty poszedłeś na wprost, znalazłem, czy w lewo? Znalazłem trzeci. Dobra, to ty ogarnij do góry. To było tamto, co ja tu gdzieś widziałem. Jeszcze jeden, dobra, widzę. Dobra, mam. No, można drzwi otwierać. No już są otwarte. Tu też dwa. A, wysoko widzę. Jeden mam. Drugi mam. Idę w prawo. Ała. Mm.
O kurde, tu będzie ciekawie. A nie, myślałem, że to jest między, a to wystarczy przeskoczyć. Jestem na samej górze. Oh yeah. Pytam. Płomień. Po trzyciu biesiadnej kniei kryje się szaleństwo. Kolebka eliksiru, źródło zgnilizny, nasiono szaleństwa. Labirynt rozpaczy i nieporządku zakorzeniony w sercu zagajnika. Dobra, coś tam podpowiedział. O, tylko tyle mówi. Ale zadanie zakończone jest, więc fajnie. Och jo. Och jo, och jo. Aha, tutaj jest, żeby na dół się teleportować w razie W. Na razie nic mi z tego nie wypada nawet. No z niektórych nie wypada. Kurde, jaki widok. Tam mgła w ogóle fajnie wygląda. No i co? No sobie tam nas nie było, gdzie teraz patrzymy. Z prawej pustynia, a z lewej jakieś kurcze lodowe. Jakiś zimowy biom. Tam jest jeszcze znak zapytania. No, no. Ale tam już będzie można się do tego domu poziom pierwszy teleportnąć. I chyba nawet to zaraz zrobię. Bo tak patrzeć... Ja to zanieś rzeczy. Chyba, że wiesz co, jeszcze się nie teleportuj. Dawaj, jak jesteśmy tu na górze, sobie zlecimy. Chociaż kurde, do tej mgły to nie wiem, czy jest dobry pomysł. Tam z lewej strony jest taka jakby góra. Tam można by polecieć, co? A po co? No żeby zobaczyć, czy coś tam się da odkryć. Jak to daleko nie jest. Dolecimy tam. I tam. A zobaczy, czy ty dolecisz. Ty, właśnie teraz mi nagle znikąd zniknął ten napój, w sensie skończył się, nie? I momentalnie ileś tam uciekło mi kondycji. La 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 la. To nawet bez doładowania sobie lecę, ci powiem. Patrz, idealnie. Pyk. Nie, spadłem! Kurde. Bo kliknąłem w dół i momentalnie, wiesz, w dół wziął. Pyk. Oh my god. No dobra, to szukam, kurde, drogi na górę. Ech. Zawsze coś odwalę. Muszę się napić tej wody. Bez kondycji na kijo. O, tu są jakieś niebieskie kwiaty. Kurde, już nie mam kondycji. Tu jest jeszcze niżej. Kurde, jak to daleko. A dobra, to jest chyba wyjście. Chyba. Ale ponad 8 minut we mgle mogę łazić, więc... Ja się trepnę do przywalu. No ja bym chciał, ale we mgle nie mogę, więc... Co to za grzybek? A, esencja mgły po prostu. Kurde... Oj, dobra, wyszedłem. I nawet jeszcze len tutaj sobie znalazłem. Jeszcze pozbieram. Co to za dźwięk? Coś tutaj mi warczy. Dobra, czy coś tu jest? Chyba nie. Kurczę, na początku jak biegliśmy, to myślałem, że tego lnu jest od cholery. Teraz jak biegam, kurde, nigdzie go nie widzę.
Dobra, tam są dziki, tam nie biegną. Co to kurde? Ty szczur na 15 levelu. Nie taki słaby. Nie, no też na jeden cios. Na szczęście. Dobra, mogę się teleportnąć. Ej, tutaj obok mnie jest zagubiona we mgle. I teraz przez to, że gdzieś tam wzięliśmy sobie ten teleport, to nie mogę tutaj, wiesz, dodatkowego zrobić. Będzie trzeba, kurczę, coś pousuwać. Ej, właśnie, tam mieliśmy usunąć głuche grobowce. Tylko nie wiem czemu. Ej, tam jest wykrzyknik. Pewnie misję tam teraz mamy. To następnym razem chyba tam pójdziemy zobaczyć, co się dzieje. Ja się teleportuję do ciebie. Trzeba wszystko odstawić. To uczenie. Kurczę, brakuje mi tego, żeby tutaj się ten odnawiało życie, jak jestem właśnie w typowo w swojej bazie, nie? No mało lnu, mam tylko 9. Masz jakiś len? Odstawiłem. Ale nie wiem, ile odstawiłem. Ale co, do tego tu wsadziłeś, czy gdzie? Nie, tam do no dole. O, czekaj, tu babka ma coś do powiedzenia. Sezon na owoce. Ach, ta słodycz. Przypomina mi botaniczny raj, który przed suszą nazywałam domem. Ledwo odwaliśmy radę, podczas gdy o innych miastach mówiono, że opływają zbytkiem. Skraj Glenwood na przykład słynął z majętności. Nawet ich wysypiska śmieci były usiane bogactwem. Szkoda, że wieśniacy trochę zwariowali. Robili świetne wino truskawkowe. Kurde, wino truskawkowe. Ciekawe. Chciałbym spróbować. Ach. Dobra, tu sobie robi. O, ściemnia się, ale i tak lecę na dół. Zbieram wszystko... te smardę, ciekawie do tego wyjdzie. No od razu ten, zasiej sobie kolejny. 175 sztuk, chyba mi starczy. Jesteś pewien? Nie za mało? Weź to później jeszcze usmasz wszystko. Fakt. Ty właśnie, kurde, miałem iść do kowala i te sztylety umocnić. Sprawdzić, czy są lepsze niż te moje, czy nie. A, kowal też ma, kurde, wykrzyknik do pogadania. Dziwne sny o zamku. Czy obiło ci się o uszy coś o duszkach Spike Meat? A, i tyle. Myślałem, że coś więcej chcę powiedzieć. Ej, mamy w ręcznym wytwarzaniu nową rzecz dodaną w broni. Siatka na kulki z proszkiem wybuchowym. O, panie. Trzeba trochę rozmontować rzeczy, ale mi się wydaje, że te sztylety będą potężne, jak one mają aż 4 ulepszenia. Punkt do przyciągania się hakiem z linem. Ty też nie wiedziałem, że może coś takiego wytworzyć. No, badaj sobie tam co i jak. Ja pójdę tutaj porozwalać jakieś te... pomniejsze rzeczy. Muszę sprawić. O. Kurde, tutaj według levela fajnie by było, gdyby było segregowane. Poziom pierwszy. Kurde, dobra. 20 level, rozmontuj. Albo kij. Zostawię, kurde, te legendarki w spokoju. O, 14 level. To jest w sumie... Dobra, kij. W górę ktoś tutaj zwykłe rzeczy też powsadzą. No to... Trzeba lepsze rzeczy my będziemy mogli zrobić osobie jakiejś, kto przyjdzie, będzie chciał coś mieć.
Wilczy pazur. Zrobiłem sobie lepszą tarczę. O, git. Też sobie zrobię, też miałem w planach. A, jeszcze to miałem wsadzić. Dwa ataku. No nie, super, tak lepiej niż myślałem. A, kurde, dla mnie już nie starczyło. Jednej lnianej włóczki nie ma. Sztabka miedzi nie ma, węgiel drzewny nie ma. I przez to totalnie nic z pancerza też nie mogę zrobić. W ogóle dużo węgla drzewnego jest potrzebne. To w tym jest w piecu. Dobra, coś tam mogę zrobić. No różnica jest. Kurde, teraz jak wyglądam. Idę je zostawić na dół. Zium. Dzisiaj zobaczę, czy mam jeszcze mięcho, bo nie sprawdziłem. Kurde, gdzie to jest tu? Teraz to dopiero jestem Jozin z Bazin. Dziewiętnaście miech jest gitara. A właśnie, chwila, bo jeszcze umiejętności mogę sobie dodać. O. Ja nie. I teraz będę potrzebował chyba z 3 levele, żeby kolejny poziom odblokować. I to by było na tyle w tym odcinku. Udało się znaleźć i przeczesać pradawną iglicę Biesiadną Gnieję. Trochę były komplikacje z wybiegnięciem z jaskini, szczególnie przez cheata, ale ostatecznie się udało. No zobaczymy, co będzie nas czekało w kolejnym odcinku. Może też porobimy misje, które są tutaj gdzieś w pobliżu. Póki co dzięki za oglądanie i cześć.